Witam wszystkich na moim kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj pokażę smażone śledziki w zalewie octowej. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj będziemy robić śledzie smażone w octowej zalewie. Tutaj mam przygotowane 8 śledzików, ładnie wyczyszczone z środka. Odkroiłam tu ogonek, tutaj nie, to zostawiłam. Przygotowane mamy mąkę. Teraz później Wam pokażę, jak robi się zalewa octowa. I przygotowane mamy cebulkę, cukier, sól, liście lawrowe, ziele angielskie. No to zaczynamy. Najpierw my sobie posolimy śledziki. Posolimy ładnie z różnych stron. Dodamy też pieprzu. Najważniejsze dobrze wymyć ten środek. I troszeczkę dodamy pieprzu. Włączamy sobie teraz patelnię. Żeby się nam grzała. I dodajemy oleju. I będziemy nasze śledziki robić w mące. Patelnia się nagrzeje, tak żeby dobrze się nagrzała. Ja mam tutaj 8 śledzików. Uwielbiam śledziki tej octy. Nie wszystkie śledziki robimy w mące, zanim patelnia nam się grzeje. Nasze śledziki będą zrobione z cebulką, ale cebulka będzie smażona. Jest naprawdę rewelacyjny smak, jak cebulka jest troszeczkę podsmażona. Idę umyć ręce i będziemy wstawiać zaraz do smażenia. Patelnia już nagrzana, wstawiamy. Zobaczymy, ile nam się zmieści. Pięć śledzików nam się zmieściło. I smażymy. Może tutaj sobie wstawimy. Te śledziki nam się smażą, więc je włączamy drugą patelnię. Nalewamy troszeczkę oleju. Niech się grzeje, a my tu zrobimy właśnie do garnuszka zalewę będziemy robić, tak? Bierzemy taką szklaneczkę, filtrowaną wodę i wlewamy. My mamy takie dwie szklaneczki i też wstawiamy do grzania. Możemy dodać od razu liście lawrowe i ziele angielskie. I wstawiamy też, żeby się grzało. Tymczasem nam śledziki się smażą, my sobie pokroimy cebulkę. Cebulkę kroimy właśnie w taki sposób. I troszeczkę jej osmażymy, ona będzie smaczniejsza. Taki będzie brązowaty kolor ładny. Zawsze smażoną. Przeważnie robię nie smażoną, tylko gotują w zalewie, a ja smażę i później dodaję do zalewy octowej. I dokrajamy naszą cebulkę. Nie mocno smażę, tylko tak, żeby ona miała taki brązowy kolor. Była taka mięciutka, fajna. Posolimy. Widzę, że nam zrobiło się troszeczkę miejsce, możemy dołożyć. Dołożymy tutaj.
nam wszystkie się smażą. Ja widzę, że mi tutaj troszeczkę za mało wody, możemy jeszcze szklaneczkę dodać. Ale ile będziecie mieli śledziu, to będzie 3 szklaneczki. Dodajemy do tego jedną dużą łyżkę cukru i jedną łyżeczkę soli. Dobrze wymieszać i doprowadzić do wrzątku. Przykrywamy i wodą ma się dogotować. Cebulkę smażymy, pilnujemy, żeby nie spalić. Dzięki, zobaczyć, poodwracać. O, ładnie się obsmażyła. Weźmy inną. Pięknie się usmażyły już tutaj, jedna strona. I pilnujemy cebulkę, żeby nie spalić. Cebulka nam już się podsmażyła ładnie, to wyłączamy, a woda zaczyna się nam gotować. Dobrze wymieszana ma być. Dodajemy naszą cebulkę. Wyciągamy cebulę i rzucamy do tej wody. Wyłączamy i dodajemy na koniec jeszcze ocet. I do tej naszej wody z cukrem i z cebulką dodajemy właśnie taką szklaneczkę octu. I ładnie wymieszać i posmakować, czy dodać jeszcze sól, pieprz do smaku. Teraz je przygotowamy, to są właśnie takie naczynia na nasze śledziki. I wyjmujemy śledzi, które już się usmażyły. Dosmażamy swoje śledziki, też już usmażone. Próbujemy swoją zalewę, jaki smak jest. Wyłączona ma ostygnąć. Jest idealna. Ma ostygnąć i wtedy będziemy zalewać naszą rybkę. I ostatnia rybka nam się też usmażyła, śledzik nasz. Nasza zalewa troszeczkę już ostygła. Wyjmujemy swoją cebulkę. Wrzucamy na śledzika. Bardzo ładny kolor, widzicie? I zalewamy. Jak całkiem ostygnie, to wstawiamy do lodówki. Dlatego wzięłam taki pojemniczek, żeby przykryć właśnie tak, wstawimy do lodówki i ma stać 12 godzin, wtedy będzie bardzo dobre do jedzenia. Na razie my jeszcze zostawiamy otwarte. I nasza rybka już stała całą noc. Zobaczymy, jak nam wyszła, jak wygląda. Idealnie pachnie. Ślicznie wygląda. Aż mam apetyt to zjeść. I sprawdzimy, jak ona właśnie, czy jest gotowa do jedzenia. Niesamowita. Bardzo dobra.
Próbujcie z przypisem Gotuj z Maszką. Naprawdę rewelacyjna, pyszna rybka.